takie intymne sceny nigdy nie są łatwe, a jeszcze w dodatku ja się spodziewałam dziecka, więc to już w ogóle miało jakieś potrójne dno. Oj, dzieje się na ekranie z twoim udziałem dużo namiętnych, gorących scen. Jak się grało z Nikodemem Rozbickim? To było bardzo śmieszne, bo Nikodem mówił, że pierwszy raz się całuje z kobietą w ciąży, ponieważ ja cały ten film nagrywałam będąc w ciąży, więc to było podwójnie trudne dla nas. Wiadomo, że takie intymne sceny nigdy nie są łatwe, a jeszcze w dodatku ja się spodziewałam dziecka, więc to już w ogóle miało jakieś potrójne dno, ale Nikodem był bardzo empatycznym i bardzo fajnym towarzyszem pracy i bardzo jestem mu wdzięczna za to, że dbał o mnie na planie, więc wszystko poszło okej. Dbał, to znaczy przynosił kawkę, herbatkę? Wszystko przynosił, czego było mi potrzeba, bo naprawdę było mi dosyć trudno w tym stanie tak zwanym błogosławionym. Przynosił kawkę i herbatkę i pytał, czy wszystko okej. I po prostu był ciepły w stosunku do mnie i obie te części wspominam ekstra, jeśli chodzi o naszą współpracę bliską. A jakie jeszcze zachcianki miałaś wtedy w ciąży? Moją główną zachcianką był sen, której niestety nie mogłam zrealizować na planie. No, ale już mamy to za sobą. Jakoś to przeżyłam. Ja to przeżyłam, film też to przeżył, bo już widziałam. Więc uf. No, szczęśliwa mama dwójki dzieci z figurą, której mogłaby ci pozazdrościć niejedna modelka. No bardzo dziękuję. Właśnie tak dzisiaj odważnie pojechałam, ale co tam, no. Body positive. Ale robisz coś w tym kierunku, że wyglądasz tak cudownie? Nie, no myślę, że w dużej mierze to jest zasługa genów, a to, że bardzo lubię sport, no to jest jakby druga sprawa. I że dla mnie wyjście, żeby poćwiczyć, to nie jest przykry obowiązek, tylko chwila, na którą czekam z utęsknieniem. No i do tego macierzyństwo dochodzi, to też odchudza, tak? Bo jesteś jeszcze mamą Jagny, zdaje się. Tak, no mam dwójkę, więc jest przy nich rzeczywiście sporo bieganiny. A chciałabyś, żeby w przyszłości twoje dzieciaki też zajęły się aktorstwem, czy jeszcze nie myślisz o tym? Chciałabym, żeby zajęły się tym, czym będą same chciały się zająć. A jakieś pasje już rozwijasz u swojej córeczki, czy na razie jeszcze za wcześnie, żeby coś ją kreować w jakimś konkretnym kierunku? Nie, no bym chciała bardzo, żeby była na tyle pewna siebie i nie bała się życia, żeby sama siebie wykreowała w jakimś kierunku, a ja teraz po prostu patrzę, co sprawia jej przyjemność i podążam za tym, więc jak dziewczyna lubi rysować, to rysuje, a jak przestaje lubić rysować, to niech nie rysuje. I po prostu chciałabym, żeby ufała swojej intuicji, żeby wiedziała, kim jest i w jakim miejscu się znajduje i wtedy wszystko dzieje się samo. A ty jesteś bardzo zapracowaną młodą aktorką, młodą mamą, a masz taką chwilę wytchnienia dla siebie, tylko że jest tylko Ola Hamkało i nic więcej. Zamykasz drzwi do pokoju albo wyjeżdżasz z koleżankami do spa, czy nie ma na to szans? Na wyjazd z koleżankami do spa jeszcze niestety od narodzin mojego drugiego dziecka nie miałam szansy, ale staram się każdego dnia sobie taką organizować chwilę dla siebie, bo robienie tego porządku w głowie jest bardzo ważne. Szczególnie jak się ma i obowiązki zawodowe, i obowiązki rodzinne, to myślę, że trzeba bardzo pamiętać o sobie, bo to ja jestem, ja i mój mąż jesteśmy maszynerią, która napędza życie i chęć do życia całej tej naszej rodziny, więc gdybyśmy o siebie nie dbali, to by było po zawodach już dawno. A mąż nie patrzy czasem zazdrosnym okiem, kiedy gdzieś na ekranie no, przytulasz się do swoich partnerów scenicznych? W tym miesiącu stuka nam 10. rocznica ślubu, więc nawet nie bycia razem. Myślę, że gdyby takie rzeczy sprawiały, że ma wątpliwość co do mojej miłości, to już dawno nie bylibyśmy razem. No cóż, zaczął się rok 2022. Jakie plany noworoczne? Nie mam zielonego pojęcia. Moje postanowienie noworoczne to więcej tańczyć. Także w tym roku będę więcej tańczyć. A reszta niech dzieje się sama.